jest mój syn. A naszym gościem jest dzisiaj pani Dominika Zamarra, śpiewaczka operowa. Witam serdecznie pani Dominiko. Witam serdecznie, bardzo mi miło. Bardzo się cieszę z tego, że możemy spotkać się i porozmawiać o pani drodze do kariery. Można powiedzieć, że spełniły się pani marzenia z dzieciństwa. W pewnym sensie tak, warto naprawdę marzyć, bo prędzej czy później, jeżeli jest wytrwałość, ogromna praca, no i talent to jest najważniejsze, no to dochodzimy zawsze do naszych marzeń, do realizacji marzeń. A kto odkrył pani talent? Mój kochany świętej pamięci dziadek Stanisław, który był organistą grającym w kościele, bardzo mnie inspirował od dzieciństwa, mieszkał z nami, był moim pierwszym nauczycielem gry na fortepianie i no w naszym domu zawsze była właśnie muzyka operowa, muzyka klasyczna, jakoś tak pokochałam tą piękną muzykę od dzieciństwa. I tak to się zaczęło. Tak, tak. Taka piękna inspiracja. Kochałam po prostu tę muzykę. Czułam, że to jest coś, co pragnę robić w życiu. Czyli dziadek panią wspierał? Tak, a bardzo. Jeśli chodzi o nauczycieli na przykład ze szkoły, nauczycieli muzyki? To znaczy ja poszłam do szkoły muzycznej właśnie, na fortepian na początku, potem na wydział wokalny, średnia szkoła, pani profesor Celejewska, pozdrawiam serdecznie, moja pierwsza nauczycielka śpiewu operowego, diwa operetki wrocławskiej, no i potem Akademia Muzyczna Wrocławska, no i coś, niezwykłe przeznaczenie uważam, warto marzyć, bo ja marzyłam o tym, żeby studiować we Włoszech, no i dostałam stypendium, po prostu... I to Werona, tak? I to Werona, dokładnie. Miasto miłości. Miasto miłości, miasto romantyczne, miasto sztuki, miasto kultury. We Włoszech w 1600 roku się narodziła opera we Florencji, więc to jest spełnienie marzeń. Tam ludzie żyją we Włoszech operą. Nawet prości ludzie po prostu niewykształceni znają libretto operowe na pamięć, czasami 3-godzinną operę. No każde słowo po prostu na pamięć znają, więc tutaj tam się nie można pomylić. Jest to wyzwanie, a to są oczywiście libretta poetyckie, metaforyczne. Nie jest to taki pospolity język po prostu, tak zwane italiano volgare, allora italiano poetico, taki poetycki, piński. I to jest niesamowite, że tam ludzie kochają tę operę, znają się na niej, są bardzo krytycznie nastawieni oczywiście, znają się na tych głosach. To jest taki egzamin za każdym razem, ale też niezwykłe szczęście po prostu. Ile ten pani sukces dzisiaj kosztował panią wyrzeczeń w dzieciństwie? Bardzo wiele. Nie miałam właściwie dzieciństwa... Takiego beztroskiego, tak? Tak, tak, do tej pory. Że wychodzę teraz i gram chowanego w klasy, tak, w dwa ognie. Tak, zawsze miałam życie pełne dyscypliny, bo w szkole muzycznej po prostu była jedna szkoła, potem po południu druga szkoła muzyczna, czyli kilka godzin ćwiczeń, właśnie te zajęcia, fortepian, Ale ktoś solfeż. Panią zmuszał, czy sama? Nie, sama, ja sama właśnie. Uważam, że takie zmuszanie nie ma zupełnie sensu. Dziecko powinno czuć samo wewnętrznie, że kocha, że ma pasję. Musi być ten talent, ale musi być też ogromna pasja, dyscyplina. No i musimy kochać to, co robimy w życiu, bo jeżeli ktoś nas zmusi, to będziemy się buntować. Trzeba po prostu czuć to wewnętrznie, robić w życiu to, co się kocha, iść drogą, ścieżką naszej własnej intuicji. To jest najistotniejsze. A jak Włosi zareagowali na utalentowaną Polkę w Weronie? No to było cudowne. Była taka, ale była zazdrość i zawiść? Na początku leciutka tak, troszeczkę, ze strony studentów tylko, bo tam byli tacy międzynarodowi studenci, więc troszeczkę tak, no bo ja od razu dostałam rolę właściwie w operze, w Padwie, w Cyganerii, Pucciniego i to z Maestro de Mori, to był mistrz Lascali, mistrz Marii Callas, to był no, wybitny dyrygent, świętej pamięci niestety, ale uwielbiam go, bardzo mi wiele dał. Udzielał mi też lekcji zupełnie darmowych, jakby dodatkowych, uczył mnie. Bo też widział potencjał, tak? Tak, tak, odkrył to i no właśnie prawie codziennie byłam, przychodziłam do niego, ćwiczyliśmy, pracowaliśmy nad operami Pucciniego, Verdiego. Cudowny Maestro de Mori, świętej pamięci, zostanie na zawsze w sercu. Taki anioł po prostu, Pan Bóg zawsze mi zsyłał takich aniołów, właśnie Maestro de Mori był jednym z nich. Na początku spotkałam się trochę z taką właśnie zawiścią, to było trudne. Zazdrością, tak. Zazdrością, troszeczkę tak, ale później już nie, jakoś tak Włosi są bardzo życzliwi, przychylni, naprawdę cieszą się, jeżeli ktoś dobrze śpiewa, nawzajem się rozwijamy, też się cieszę, jak właśnie śpiewam z kimś dobrym, na przykład mam takiego wspaniałego przyjaciela, Dante Roberto Muro, wybitny bas włoski, śpiewający w La Scali czy w Turynie w operze Teatro Reggio. No jestem szczęśliwa, jak ma sukcesy właśnie, więc wspieramy się nawzajem. Ta zawiść nie ma sensu. To w jaki sposób pokonała pani konkurencję? Ja uważam, że ciężką pracą, bardzo ciężką pracą, ponieważ no, śpiewam w wielu językach, śpiewam właściwie w 10 językach. Włosi są troszeczkę leniwi, powiem szczerze. Znaczy, Włosi mają te piękne głosy, mają talenty,
ale nie są tacy skorzy do ćwiczeń właśnie. A my Polacy jesteśmy bardziej zdyscyplinowani, zawzięci, więc jak mi proponowali jakąś operę w innym języku, no to Włoch od razu odmawiał, mówi, a to za trudne, są tylko 2 tygodnie czasu na przygotowanie. Brałam największe wyzwanie, ćwiczyłam na maksa, ostro po prostu. No i jakoś, może to też spowodowało, że mam bardzo różnorodny repertuar, od muzyki wczesnego baroku po muzykę współczesną, więc byłam bardzo otwarta. No czasami też brałam takie dzieła, które były dla mnie wyzwaniem, na przykład Cyrulik Sewilski, to bałam się, że to nie będzie na mój głos, ale dyrygent jakoś uwierzył we mnie, no i ćwiczyłam 2 tygodnie, 300 stron śpiewałam na pamięć, to było... Nie miałam w ogóle życia prywatnego, nic, tylko od rana do nocy ćwiczyłam i próby też w międzyczasie z dyrygentem. Więc. A po ilu latach takiej międzynarodowej kariery śpiewaczka operowa może sobie pozwolić na życie prywatne? Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, nigdy dopóki, no właśnie, no bo to jest coś takiego, że ten głos się cały czas rozwija. To jest żywy instrument i z roku na rok jest jakiś tam progres, rozwój, prawda? Z roku na rok coraz innego repertuaru dotykamy. Na przykład wcześniej śpiewałam bardzo dużo Mozarta, którego nadal kocham, potem Belliniego, Donizettiego, Rossiniego, to bel canto włoskie. Teraz już głos się tak rozwinął, jest bardziej dramatyczny, przechodzę na takie partie właśnie Verdiego, Pucciniego. Czyli to jest taki rozwój. Potem może dalej dojdę do Wagnera, jeżeli będzie ten czas, jeżeli Pan Bóg pozwoli, to może dojdę też tam właśnie. W jaki sposób dba Pani o swój głos? Na co nie może sobie nigdy pozwolić? Tak, to jest taka dyscyplina, którą już sobie od lat jakby wpoiłam. Dla mnie jest naturalna. No wiadomo, alkoholu nie piję, papierosów też oczywiście nie, używki odpadają zupełnie. Nawet wodę na przykład nie. I też taką letnią wodę, bo gorąca też niedobrze wpływa, zbyt zimna też. Trzeba uważać, żeby się nie przeziębić. Największym wrogiem dla głosu jest ogrzewanie i klimatyzacja. To trzeba uważać po prostu. To jest pewna dyscyplina, trzeba się wysypiać, nie denerwować się, ale to jest oczywiście nierealne. Dzięki Pani Włosi na nowo odkryli twórczość Fryderyka Chopina. Tak, ja w pewnym momencie poczułam ogromną tęsknotę za ojczyzną, za Polską, bo były takie lata, kiedy w ogóle nie przyjeżdżałam do Polski właściwie. Wtedy jeszcze nie było takich lotów i bardzo dużo pracowałam we Włoszech, nie było takich możliwości, żeby tak latać po prostu. Ale w pewnym momencie poczułam, że jak tęsknię za naszą Polską, za naszą ojczyzną, no i takim prawdziwym łącznikiem jest Chopin. Zaczęłam śpiewać tego Chopina, stwierdziłam, jakie piękne są te wszystkie pieśni, bo jeszcze na studiach śpiewałam kilka pieśni, jakieś tam życzenie, wiadomo, nie ma czego trzeba, piosenkę litewską, takie najsłynniejsze pieśni Chopina. Ale potem odkryłam, że z 19 tych pieśni, niektóre są zupełnie niewykonywane, mało znane. Ludzie znają muzykę fortepianową Chopina, czy koncerty fortepianowe, czy sonaty, ale mało kto zna muzykę wokalną właśnie, a Chopin cudownie pisał na głos. No to są takie perełki, ja te perełki prezentuję na całym świecie. Śpiewam w Mexico City, na przykład w sali koncertowej Manuel Ponce. We Włoszech wielokrotnie je prezentuję. Próbuję tak sprytnie je wplatać po prostu, jak śpiewam. Tak przemycić, tak? Przemycić, dokładnie. A przy okazji Fryderyk Chopin. Tak, nasze polskie perełki. Właśnie jak nawet proszą mnie o repertuar Belliniego we Włoszech, to ja spróbuję tego Chopina wpleść. Może. I to pasuje znakomicie, bo Chopin się na przykład przyjaźnił z Bellinim i tam jest taka analogia troszeczkę. W tym Bellinim słychać tą harmonię jakby Chopina i w Chopinie słychać tą linię melodyczną Belliniego. Więc oni się wspaniale przeplatają. Są zachowane listy też historyczne między Bellinim a Chopinem. A co jest dzisiaj dla Pani największym sukcesem? Że mogę robić to, co kocham po prostu, dawać ludziom radość, wzruszać serca. Jestem najbardziej szczęśliwa, jak na przykład po koncercie czy po operze przychodzą na przykład panie, nawet nie wiem, w starszym wieku, mówią, dzisiaj płakałam albo dzisiaj byłem w niebie, że sztuka sprawia, że jesteśmy w innej rzeczywistości po prostu. Możemy na chwileczkę oderwać się od tej szarej rzeczywistości. Możemy poczuć coś innego, taką bliskość z czymś, z uniwersum, z czymś szczególnym. Sztuka jest metafizyczna, uważam, i to jest piękne. To jest właśnie najważniejszy dar sztuki, że dzięki niej możemy przenieść się w inny świat. Dzięki temu, że muzyka jest piękna, rytm jest niesamowity, teksty są piękne, poetyckie i to nas wprowadza właśnie w taką harmonię. Ambasadorka polskiej muzyki i kultury, pani Dominika Zamarra. Dziękuję. Była dzisiaj z nami. Dziękuję za to spotkanie. Życzę kolejnych sukcesów. Dziękuję. A przed nami nasz cykl Daję Słowo i ojciec Leon Knabit.